o pierwsze i też o drugie miejsce. Ruszyli od początku do ataku. Dośrodkowanie Paula Devlina i gol na 1-0 w siódmej już minucie Nila McCanna. Bardzo ładnie z voleya uderzył skrzydłowy angielskiego Southampton. No i Szkoci zaczęli ten mecz zgodnie z planem. Nie grali w najsilniejszym zestawieniu. Nie było Paula Lamberta, ma kontuzję. Nie było Dona Hutchisona. Christian Daly i Steven Presley pauzowali za kartki. 45. minuta i było 1-1. Zupełnie nieoczekiwana sytuacja gola wyrównującego strzela Julian Jonsson. Piłkarz na poły amatorski, jak wszyscy gracze z Wysp Owczych, bo ten zawodnik jest na co dzień nauczycielem, a gra w piłkę na Islandii w klubie Akranes. 47. minuta, doliczony czas pierwszej połowy. Szkoci jeszcze chcieli przed przerwą objąć prowadzenie i to im się udało. Dośrodkowanie Steve'a Crawforda i bramka Paula Dickowa. Napastnik Leicester City strzela swojego pierwszego gola dla reprezentacji Szkocji. A więc jednak do szatni zeszli piłkarze trenera Bertie Foxa, prowadząc 2-1. 73. minuta, McCann i jest już 3-1. Bramkę strzela James McFadden. Też pierwszy gol dla reprezentacji kraju piłkarza angielskiego Evertonu. Dobra zmiana, bo wszedł 20 minut wcześniej McFadden. Ustalił wynik tego meczu. Szkoci wygrali 3-1.